Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo24. A dzisiaj moim gościem Ireneusz Markowski, prezes Fundacji Kapni dla Afryki. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Na początek zacznijmy od tego, czym w ogóle zajmuje się Pana fundacja. Realizujecie budowę studni, ujęć wody, czyli tego wszystkiego, co jest bardzo potrzebne. Jak to wygląda na miejscu? Od czterech lat, tak mniej więcej, Trafiłem, generalnie 4 lata temu trafiłem, trafiłem do, do Afryki, e, konkretnie do, do Kenii. Byłem też w Rwandzie Ugandzie i w Kongo. E, po, pierwszym, e, po pierwszym spotkaniu, po dłuższych rozmowach z lokalnymi, no, stwierdziłem, że, że trzeba im jakoś tutaj pomóc. I jednym z takich pierwszych elementów, które najbardziej mi się rzucił, no to oczywiście jest woda, bo jest straszny głód, nie, jest, jest olbrzymia susza, największa od, od 40 lat. No i tak się zaczęła właśnie historia, 4 lata temu dokładnie w 2019 roku. Bo... Ale był pan, był pan tam prywatnie, na jakiejś wycieczce, czy był tam pan zawodowo i stwierdził, że, że trzeba nie. coś z tym zrobić. Moje życie się zmieniło po tym, jak zmarł mój tata. Było dokładnie w 2019 roku i od tego wszystko się zaczęło, bo obiecałem mu, że, że, że mu pomogę, nie udało się i to troszeczkę mnie tak poskładało. I postanowiłem wtedy, że wezmę plecak i sobie wyjeżdżam. Wyjechałem, to był kwiecień 2019 roku. Wyjechałem tam na miejsce, spotkałem się z dawnym, znajomym, bo 10 lat wcześniej byłem turystycznie, a teraz. Pojechałem po prostu, żeby jakoś poskładać, uratować chyba siebie. No i tak w trakcie właśnie rozmów to wyszło, że, że, że jest ten ogrom, ogromny problem z wodą, I, i tak to się zaczęło. Wróciłem do nich w maju, pierwsza studnia, druga, trzecia a później ze względu na to, żeby jeszcze zrobić więcej, postanowiłem właśnie, że założę fundację i roz... założyłem fundację pod nazwą właśnie kapni dla Afryki. Mówi Pan o tym w taki bardzo prosty sposób, ale to pewnie nie takie łatwe na co dzień się z tym mierzyć. Jak w ogóle wygląda procedura zbudowania studni w Afryce? Bo to wygląda, brzmi bardzo trudno. No, brzmi, najpierw trzeba namierzyć odpowiednie miejsce, zbadać teren, zobaczyć tak naprawdę, jakie są możliwości, jakiego typu odwiert, czy, czy studnie kopano, bo na początku tak naprawdę zacząłem od takich najprostszych studni. I, I proces, załóżmy, budowanie takiej studni z odwiertem na 30-40 metrów, potem montaż jakiejś pompy solarnej, solarów, to, to, to jest jakieś około miesiące czasu przy tych warunkach lokalnych. Mhm. Jak jest koszt na przykład wybudowania takiej jednej studni? Najprosz... Czy to też zależy od warunków? Tak, tak, tak najprostsza studnia, już, teraz już jest 22, dokładnie skończone 22 studnie. Najprostsza, najprostsza studnia kosztowała mnie jakieś około 4 tysięcy dolarów, potem 5. Teraz robię już najtańsze takie za 6,5 tysiąca dolarów, względem na to, że daje właśnie solary. Nawet jak czasami jest prąd, to ludzie i tak nie mają pieniędzy na to, że, że, że płacić rachunki. A najdroższa studnia około 200 tysięcy. Mhm. Jak pozyskuje Pan fundusze, jak fundacja pozyskuje? fundusze właśnie na... Przez pierwsze 2-3 lata wydawałem własne środki prywatne, z, czyli około, około 15 pierwszych studni wybudowałem z własnych, prywatnych środków. E, jakiś rok temu, tak mi się wydaje, ludzie, ludzie troszeczkę uwierzyli chyba w to, co robię, bo widzą to, widzą to, to w przekazach, w postach na, na, na fanpage'u. I, i, I znalazło się też 5-6 rodzin, które po prostu sfinansowały takie swoje prywatne studnie, e, takie właśnie, to, tak jak mówię, za 6,5 tysiąca. E, ale to jest tylko jakby, tylko część tego, co co tak naprawdę tam robię? Bo, bo po trzeciej studni zdecydowałem, że chcę pomóc też dzieciakom i wybudowałem się rocjoniec. Jak wygląda teraz y, Pana obecność tam? Jak, du jak dużo czasu w roku spędza Pan w Afryce? E, wyjeżdżam, wyjeżdżam tam około pięciu. Sześciu razy w roku, czyli od czterech lat, Non stop, jestem tam dwa, trzy tygodnie. Wracam tutaj jestem też 3-4 tygodnie i, i wracam na miejsce. Teraz troszeczkę, teraz troszeczkę rzadziej jeżdżę ze względu właśnie na to, co robimy w Ukrainie, a, ale dalej jakby poprzez swoich lokalnych ludzi, e, finalizujemy z, e, właśnie utrzymanie dzieciaków w sierocińcu, serwisujemy studnie, wykonujemy kolejne studnie mhm. i, 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 i wydajemy posiłki mhm. dzieciakom. No właśnie, bo tutaj warto też wspomnieć. Wspomnieć, że to nie tylko Afryka, ale po 24 lutego też zajęliście się tym, co dzieje się w Ukrainie, prawda? Tak, tak. Jak wyjechałem, wyjechałem pierwszy raz, to był koniec lutego, to, to jeszcze pamiętam na granicy tysiące kobiet i dzieci. Potem zacząłem organizować konwoje, łącznie już wysłaliśmy 11 konwojów, to było około 35 samochodów i byłem wszędzie. Byłem w pierwsze dni po opuszczeniu Rosjan w Buczy, w Irpieniu, w Kijowie, przy granicy z Mołdawią, byliśmy wszędzie, a teraz dostarczamy nawet za Donbas. Łącząc te wszystkie obrazy w głowie, zarówno te z Afryki, jak i z Ukrainy, choć to zupełnie dwie różne rzeczywistości, ale myślę, że obie równie trudne, biorąc pod uwagę nasze realia XXI wieku, jakie obrazy zostają w głowie? To jest bardzo ciężkie, bo na początku jak jeździłem do Afryki właśnie te 2 3 lata widziałem dużo, nieszczęść pochowałem kilka, kilka orgodzieci, dzieci, którymi się dziś tam opiekowaliśmy. Widziałem mnóstwo śmierci i będąc w różnych miejscach czy w Ugandzie czy, czy, czy w Kenii. Ale... ale... Ta, ta, te przeżycia w Ukrainie są troszeczkę inne i ja spotykam się z dzieciakami w szkołach w całej Polsce i właśnie im opowiadam, że, że naprawdę ta sytuacja jest teraz bardzo ciężka. No, no generalnie wojna jest bardzo, bardzo zła. Widzimy, że tam ludzie giną, dzieciaki giną, tylko też właśnie pokazuje, że w Afryce dzieje się to od setek lat. Tam jest po prostu cały czas wojna, tam jest śmierć wszechobecna, dlatego zmieniło to troszeczkę też mnie, ale, ale ja już widziałem to wcześniej z większą intensywnością. Mm -hmm. Ale czy takie, takie obrazy one y Mówiąc, może trochę nie, nie wypada mi tego powiedzieć, ale, ale zapytam, czy takie obrazy napędzają do tego, żeby robić to w jeszcze większej intensywności? Tak, tak, zgadza się. Ja pamiętam, byłem właśnie w Buczy 14 marca, to było 10 dni po tym, jak Rosjanie stamtąd wyjechali. Szef jednostki wojskowej dużej w Ukrainie się oddzięczył i dał mi żołnierzy z karabinami i zawieźli nas tam do Buczy i, mhm. i właśnie trafiliśmy w momencie, kiedy wydobywano ciało z, z, z grobu i i tak staliśmy nad, nad tym grobem masowym i, i właśnie tak po chwili zastanowienia jeszcze mówię, nie no kurczę, no, no musimy więcej, musimy pomóc, nie? Bo, bo jeżeli przestaniemy pomagać, to to może przyjść do nas. Nie? I to samo jest z Afryką cały czas. Mhm. A jakie emocje rosną w środku, biorąc pod uwagę budowanie każdej kolejnej studni. To jest już przyzwyczajenie, że to już jest taka misja, uh -huh. że, że właśnie wiem, co robię, robię to już od uh -huh. czterech lat i jestem przekonany, że to ma jakiś sens, czy, czy każda kolejna to jest zupełnie inna satysfakcja? Każda, każda studnia to jest swoja historia i e, t, tak jak powiedziałem, ta, te studnie dzisiaj, oczywiście one tam gdzieś z boku się toczą i robimy, ale ja generalnie siedzę teraz na północy Kenii, w tym rogu Afryki, pod Etiopią i, i największa potrzeba jest teraz rozdawanie po prostu jedzenia. Uh -huh. Tam jest tak potężna susza, jest głód, थी Siedzę dokładnie tam, gdzie nie dociera żadna organizacja, nie ma żadnych przedstawicieli, żadnych wyznań, nie ma nikogo po prostu. Nie. I ci ludzie są po prostu, siedzą i, i dlatego to jest takie olbrzymie wyzwanie. Jak dostarczam tam tony jedzenia i z dzieciakami się bawimy i jesteśmy na miejscu, to, to jest niesamowite. Mm -hmm. Ale myśli Pan o tym, żeby jakoś rozszerzać swoją pomoc? Jakie rejony Afryki do tej pory Pan odwiedził? To tak jak mówię, Kenię generalnie całą. Byłem w Ugandzie, byłem w Kongo, w Rwandzie też tam spotkaliśmy się z siostrami, tam pomoc zrobiliśmy dla, dla, dla takiego miejsca, gdzie, gdzie, siostry wycho, gdzie siostry opiekują się dziećmi niewiadomymi i albinosami. Byliśmy pod Sudanem, byliśmy u znanego człowieka, spotkałem się z nim kilka razy sam Childers, był u nas filmka z nadzieja z Karbinem, słynny film, to ja mieszkałem na plantacji razem z nim. Też coś tam troszeczkę wydawaliśmy, jakiś ryż do najwież, największego obozu uchodźców Arua, tylko to jest przy, przy Sudanie i przy Kongo. No i z, Teraz obecnie skupiłem się na Kenii, no i jeszcze <laughs> troszeczkę Ukraina. Jaka jest ta społeczność, kiedy obsuje się z nią tak często, w takim dużym wymiarze? Na początku, na początku uczyłem się tylko suahili, a jak się dowiedziałem, że tam jest 47 na rzeczy, to, 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 to przestałem się uczyć języka, jeżdżę z lokalnymi i ten, no, generalnie ci ludzie, jak się zajeżdża, to oni nie wierzą. Nie? Że, że ktoś w ogóle dba o nich, ktoś chce dbać i cieszą się, tańczą, jeżeli tam oczywiście jemy mięso, które czasami niektórzy jedli pierwszy raz w życiu, rozdaje czasami słodkie rzeczy dzieciakom, a te dzieci w większości pierwsze w życiu w życiu. Tak więc nie szkodzę cukrem. Nie szkodzę cukrem, <grym> nie szkodzę cukrem ale, ale rozdajemy to. Społeczność się niesamowicie cieszy, że ktoś przyjeżdża dba, to daje im nadzieję. Z nadzieją mogą wszystko. A panu daje satysfakcję? Dla mnie olbrzymią. No, nie, ja robię to też dla siebie. Nie, 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 nie mówię, że robię to w stu procentach dla innych. Ja robię też dla siebie, żeby, żeby to życie miało sens, tak? Teraz organizujecie zrzutkę, która także może, którą każdy może wesprzeć, która może pomóc. Na co teraz zbieracie? Cały czas teraz, to już jest trzecia rzutka z, z kolei, cały czas zbieram teraz na dostarczenie podstawowych artykułów żywnościowych dla, dla lokalnych, bo wydajemy posiłki gorące dla dzieciaków. Cały mhm. czas to są setki dzieci. Tak samo zakupujemy artykuły higieniczne dla dziewczynek. To jest olbrzymi problem, naprawdę olbrzymi problem. Mamy tam też taki program wsparcia dziewczynek. No i to są podstawowe rzeczy, na które się skupiamy. Plus medycyna mhm. oczywiście. I adopcja serca, czyli, czyli edukacja. Jak można to wesprzeć? Można wejść albo na naszą stronę www.kapni dla Afryki.pl i tam, tam są wszystkie informacje odnośnie tego, czy, co robimy. No i oczywiście na fanpage kapni dla Afryki, i tam jest, są wszystkie dane do zrzutów. Mhm. Myśli Pan tak na koniec, że ten problem głodu, problem braku wody, który jest bardzo globalny, jeżeli chodzi o tę strefę świata, jest w ogóle rozwiązywalny. To jest bardzo trudne, ze względu na to, że jest olbrzymia susza i ten poziom wód, niestety, tam opada, a Dzisiaj też troszeczkę świat zwrócił swoje oczy w innym kierunku, i niestety jest to podwójny problem dla Afryki. Pierwszy raz, że problem ze zbożem, które nie dopływało, i to był olbrzymi problem. Drugi to, że jest olbrzymia susza. Niesamowite, nie było takiej od 40-60 lat. Ja jestem czwarty sezon i czwa widzę cały czas korytarz rzeki wyschnięte. Mm -hmm. Ale myśli pan, że, że takie działania są w stanie zmienić rzeczywistość chociaż części ludzi? Wtedy ma to sens, prawda? Ja nie chcę ratować świata, wystarczy, że jestem w jednym miejscu, jedna studnia daje wodę dla 200 osób, największe dawała dla dwóch, trzech tysięcy ludzi. I czym więcej ich zbuduję, tym więcej ludzi uratuję. Jest I... jakaś liczba w głowie, którą pan ma, że to jest Ile ludzi? Nie, 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 ile studni wybuduję? Będę budował, dopóki będę miał siłę i dopóki będę zdrowy, a w międzyczasie, tak jak mówię, jedzenie dla dzieci, edukacja, medycyna. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim i państwo gościem był Ireneusz Markowski. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do do zobaczenia.